Witam serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku w systemie miłości. W globalnym systemie miłości. W przeciwieństwie do globalistów, którzy nie mają miłości. Ja mówię o systemie, jaki panuje w niebie. Globalny system miłości, który dba o człowieka, który nie wykorzystuje człowieka, który nie manipuluje, a chce, żeby godnie żył w tym kosmosie jeszcze, jeśli jest to możliwe, a przede wszystkim, żeby się przeniósł ostatecznie do nieba, bo tam jest nasze pałace, tam są nasz dom, prawdziwy i wieczny. Tutaj rządzą, jak wiecie, globaliści. I to z wszystkich stron, wszystkich krajów. Dlatego mówię, brońmy Kościoła jeszcze, bo tam jeszcze nie ma tej masonerii. Chociaż niektórzy już tam są w masonerii. W PiS-ie, PiS też brońmy, bo nie wszyscy są w masonerii, nie wszyscy są globalistami w PiS-ie. Natomiast opozycja totalna, tam już totalnie wszyscy są w masonerii, w globalizmie i w złych ideologiach. Gender i te wszystkie inne sprawy, które nas niszczą i niszczą naszą duszę, obnażają z boskości, mówią, że jesteśmy nikim i dlatego próbują nam podać coś, jakieś specyfiki chemiczne i psychiczne i socjotechniczne, technologie różne, żebyśmy sobie niszczyli duszę, żeby nie było w nas Boga, miłości do Boga i miłości do drugiego człowieka. To jest taka gra masonerii amerykańskiej, francuskiej, niemieckiej, no i rosyjskiej, bo tam jest też masoneria, tak samo. Wszyscy chcą globalnie zawładnąć drugimi, a przede wszystkim jest to kontrola dusz. To jest walka, bo masoneria to głównie nie władza, nawet nie pieniądze, tylko kontrola. No właściwie można by powiedzieć, że władza. Przede wszystkim, bo oni pieniędzy to oni mają aż za dużo. Zobaczcie na Putina, ile pałaców se nabudował. Czy prezydentów amerykańskich, czy angielskich, czy francuskich. Tam są wszyscy bogaci. To nie o pieniądze chodzi. Tu chodzi o kontrolę nad duszami, nad świadomością, abyśmy byli zepsuci do dna. O to im tylko chodzi, bo wtedy jesteśmy niewolnikami. Zresztą już jesteśmy. Cesarstwo rzymskie upadło tylko dlatego, że właśnie naprodukowało sobie niewolników. Z niewolnictwa żyli, przeliczyli się i upadło. My też jesteśmy już niewolnikami, bo polskich zakładów pracy praktycznie już nie ma. Wszystko jest zagraniczne i pracujemy jako niewolnicy dla korporacji globalistów. I oni mają ogromne pieniądze. Nasze wypłaty to są takie, o, tylko tyle. A oni zysk z tych wszystkich firm, jakie tu w Polsce mają, to są ogromne pieniądze. Tak samo koncerny farmaceutyczne i tak dalej. To wszystko wiecie, ja nie muszę o tym mówić, bo to jest tak proste, bo ten cały globalizm bierze się z egoizmu. Tylko i wyłącznie z ludzkiego egoizmu, z miłości do siebie. Oni już się tym bawią po prostu. I już nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Tak jak wielcy artyści czy inni, jak już nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, bo mieli dużo pieniędzy, to już się brali za wszystkie zmysły i wszystko na przekór godności człowieka. Wiecie, o co chodzi. Jacy byli i są niektórzy artyści. A politycy to już w ogóle zwariowali kompletnie. Ci globaliści już opanowali wszystkich polityków we wszystkich krajach. W Polsce jeszcze nie, jeszcze w PiS-ie jest trochę dobrych ludzi. Ale trzeba by wymienić całą kadrę, tą rządzącą. No ja o tym wiem, no ale musimy kogoś mieć jeszcze. Więc działajmy i na razie podtrzymujmy ten PiS, bo jeszcze tam, jak mówię, nie wszyscy są zepsuci. Mówiłem wam kiedyś, że przy panu Ziobrze była osoba, która wiedziała o ojcu Pio. Jej mama rozmawiała długo z ojcem Pio. Długo jak długo, no parę lat. No i on też oczywiście
Dostał się do PiS-u, był tam gdzieś blisko, ale niestety PiS go wyrzucił, już nie ma go w PiS-ie. Tak to się potoczyło, bo już tam globaliści zaglądnęli. Masoneria zaglądnęła, a masoneria walczy z Kościołem, z duszą. Przede wszystkim nienawidzi kościołów, zwłaszcza katolickiego, chrześcijaństwa, bo oni mają swoją ideologię i chcą wprowadzać te gendery, te zepsucie, kontrolę nad duszą, nad świadomością, dlatego ta telewizja jest tak zepsuta. Wszystkie, no, TVP Info jeszcze w miarę, a ta reszta to już jest globaliści są. I imperializm, a masoneria to jest w zasadzie jedno i to samo, bo oni chcą zawładnąć nie tylko granicami, wpływami, ale również naszą świadomością. Dlatego budźmy się, nie dajmy się im wciągnąć w to wszystko. Dlatego podaję wam nowy system. System miłości, który powinien zapanować w Polsce, iskra z Polski i dalej szerzyć, który jest oparty na kulturze. Zaczynamy od kultury, potem kultura duchowa, czyli cnoty, szlachetność, rycerskość, otwartość, piękno, dobro, szlachetność, równowaga, harmonia i sprawiedliwość. W sferze intelektualnej i w sferze materialnej, w sferze duchowej, wszyscy, żeby mieli dobrze, a nie tylko ta garstka idiotów na górze, którzy się bawią, a my jesteśmy jak te pajacyki, lalki na sznurkach. My jesteśmy na dole, a oni tutaj sobie robią, co chcą. Także musimy wiedzieć, na czym stoimy. Nie wolno się poddać, głośmy system miłości, macie książkę, po to właśnie to wszystko jest zrobione i wydane, żeby nie poddać się masonerii, globalistom i imperialistom. Tutaj jest, już jest wyprzedaż wszystkich tych książek, kończy się sklepik za jakiś czas, więc tam są już tańsze. Więc można jeszcze sobie nabyć, co MP3. Także to już poszło, rozszerzyło się. To jest najważniejsze, że zostało wydane. Ojciec Pio mówił Maniu Stru, żebym się nie martwił o to, więc się nie martwię. Zostało jeszcze trzeci tom, kiedyś wydam. A tymczasem wam o tym mówię. Nagłaśniam sprawę zbawienia ludzkości, zbawienia naszej duszy. Ojciec Pio mi powiedział, chociażbyś jednej duszy pomógł zbawić się, wybawić się z tego globu, z tego kosmosu, z tej szaty świata, która przemija i ginie, to już bardzo dużo, to już wielki sukces, tak powiedzieć. A możesz pomóc wielu, no więc staram się, dlatego nagrywam, mówię, i żeby jak najwięcej ludzi o tym mogło się dowiedzieć, a słucha mi już coraz mniej, także wiecie, jak to jest. Odpadają ci globaliści, którzy mają poglądy już takie nie za bardzo, raczej liberalne, których nie rozumieją tak naprawdę, do czego one doprowadzają i co robią. To całe lewactwo to właśnie robi, niszczy duszę, rób ta co chce ta. Tak nie powinno być, trzeba być szlachetnym, dobrym. Słabości i grzeszki wszyscy mają, to wiemy, ale ojciec mówi, żeby się podnosić i iść dalej. Najważniejsze, żeby nie krzywdzić innych, a globaliści właśnie chcą skrzywdzić ludzkość i krzywdzą. Wywołują różne pandemie, różne, nie dali rady pandemii, no to teraz wymyślili kryzys energetyczny. To jest ich dzieło. Wszystko to jest ich dzieło. Przecież to chyba każdy wie, to dziecko to wie. Nie musi politykować, to widać na dłoni. Oni chcą przejąć władzę, dlatego Ursula von, teraz widzicie, co ona powiedziała, jakie głupoty, jak ona próbuje sterować, już to jawnie sterują, że im się prawica nie podoba, tylko musi być lewica, żeby dalej niszczyć, bo mają ogromne pieniądze i wpływy, się śmieją po prostu z tych wszystkich ludzi szarych, którym będzie zimno, niektórym będzie zimno tej zimy, gdzie są wojny, muszą uciekać. To są tylko pozory i gry ich. Po prostu są straszni. To jest nasienie diabelskie niestety. Ja to tak lubię ufać, każdemu do końca ufam i czasami się mylę właśnie, że
Myślę, że ten ktoś, ta osoba będzie wspaniała, bo w każdym widzę anioła. To już tak mam. A potem widzę, że owoc jest zły, to mogę o tym powiedzieć coś więcej. Ja nieraz się pomyliłem i mylę, ale tylko dlatego, że mam miłość do wszystkich. A miłość nie, wszystkiemu wierzy, jak mówi święty Paweł. Miłość wszystkiemu wierzy. Ja wierzę wszystkiemu, ale jak już widzę, że jest źle, to potrafię o tym powiedzieć. Bo owoce, po owocach ich poznacie, owoce globalistów, masonerii i imperializmu są straszne. Dążą do, jak mówię, do kontroli, do zagotowania naszych umysłów, zniszczenia naszej DNA poprzez różne metody. Właśnie, jak już mówiłem, plandemię, socjotechnikę, telewizory, bo tutaj mają władzę ogromną. Władzę mają ogromną przez media. Oni tak działają. Kupili też youtuberów. Większość jest kupionych. Oni mają rzesze youtuberów, którzy właśnie pracują na rzecz, zwłaszcza te gazety również po lewej stronie. Wszystkie pracują dla globalistów. Zauważcie, że nic dobrego nie powiedzą o rządzie, o Jarosławie Kaczyńskim, że on źle nie chce, ale nic złego nie powie, nic dobrego nie powiedzą. Ani o Kościele. Kościół to już w ogóle jest dno dla nich. Chcą zniszczyć duszę, ducha narodu. Kulturę chcą zniszczyć. O to im cały czas chodzi. Dlatego chcą federacji, żeby nie było państw takich no, niezależnych, tylko żeby oni rządzili. Zwłaszcza Niemcy chcą tu rządzić. No, Amerykanie też się tu już wtrącają. Widzicie, już Ukraińcy, Ukraińcy już widzę, zaczynają trzymać stronę PO. Byli tam już na kampusie u Trzaskowskiego. Jakiś minister był. Zapraszają globalistów do siebie, a sami są już globalistami. I się wycofują jakby z poparcia. A PiS przecież im dał. Wszystko im dał. Ludzie przyjęli tych uciekinierów do siebie. Przepisy zmienili, pod nich robili, dużo im pieniędzy dali, pracę i tak dalej, a widzicie, to Ameryka ich kupiła, bo właściwie wygrana lub przegrana zależy tak naprawdę od Ameryki. Niemcy się już wycofują z wszystkiego, nie pomagają Ukrainie, czekają na to, żeby wrócić do Rosji i podłączyć z powrotem te dwie nitki. Chociaż Ursula von mówi co innego, że oskarża Rosję, tak naprawdę ona ich nie oskarża. Ona chce dalej do Rosji, bo tam są zasoby i chcą współpracować. Już dawno, dawno się z nimi zjednoczyli. Poza tym Wielka Brytania to różnie z nią bywa, bo wiadomo, że królowa i wcześniej to przecież było wszystko niemieckie tak naprawdę. Z Niemiec to wypłynęło. Potem zmienili nazwy, nazwiska i jest teraz tak, jak jest. Także Niemcy mają wpływy ogromne wszędzie. Dlatego mówiłem, że kiedyś jak schodziła na rozmowy święta Teresa Neumann do mnie, ona nie jest jeszcze świętą, ale schodziła stygmatyczka niemiecka właśnie. Ona zastępowała czasami ojca Pio na rozmowie. Do mnie nieraz przychodziła i rozmawialiśmy i tak samo jak z ojcem Pio. I mówiła mi, że to już dawno temu, lata 90. to mówiła, że już teraz się modli o to, że jak będą niemieckie wojska przechodziły przez Polskę, żeby nikomu nic nie zrobiły. Dlatego módlmy się już o to, do świętego Michała też również. Może się teraz pomodlimy o to, żeby to, co się ma stać, żeby się stało, ale bardzo łagodnie, żeby nic złego się nie działo. Święty Michale Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroń nas przed demonem zła, który jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. Święty Michał też przychodził, mówi, że najbardziej ze wszystkich będziesz mnie potrzebował i wy tak samo. On nas będzie chronił, on ma siłę, moc i swoje duchowe wojsko ma. Więc trzeba być w kontakcie z niebem, z ojcem Pio. Wkładamy do koszyczka wszystkie nasze sprawy, Polskę, biskupów, Kościół i prawicę i lewicę, żeby zmądrzeli wszyscy, żeby się nie poddali globalistom i planom różnych dewiantów, którzy chcą kontrolować nasze ciała i nasze mózgi. Tego nie wolno. Trzeba o tym mówić, nagłaśniać. No i żeby nam poszło dobrze z tymi wszystkimi zasobami, które mamy pod ziemią, a wiadomo, że je mamy, PiS to wie.
Prezydent też to wie, ale globaliści tego pilnują, Ameryka tego pilnuje, żeby nie wydobywać, więc wszystko się musi zmienić, nie wiem jak. Przez miłość, przez system miłości. Ale trzeba go wprowadzać do państwa, struktury i tak dalej, bo inaczej zapanuje rób ta co chce ta imperializmów i masonerii i globalistów, bo to wszystko jest jedna klika, tylko udają po prostu. Tak samo jak są na Zachodzie ogromne koncerny i się nazywają, różne mają działy, oddziały w różnych krajach i tak się nazywają, tak się nazywają, tak się nazywają, tak naprawdę wszystko idzie do jednego worka tam u nich. I jeszcze ze sobą nie konkurują, oni żyją w socjalizmie, nie w kapitalizmie, bo kapitalizm by ich wykończył. Kapitalizm jest dla motłochu, a oni żyją w socjalizmie kontrolowanym ściśle przez swoje wpływy i media przede wszystkim, przez media. Nagłaśnianie. Dlatego my też nagłaśniajmy system miłości, żeby im pokazać, że można inaczej. Nie, żeby się z nimi bić. Nie, 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 nie wolno. Już mówiłem o tym, nie wolno kamienie podnieść na nikogo, a już nie daj Boże bombę rzucić. Nie wolno takich rzeczy robić. Tylko edukacją, tylko miłością, tylko przykładem trzeba to robić, bo oni nas zniszczą pod każdym względem. Moralnym, fizycznym, psychicznym. I będą nam różne środki dodawać do jedzenia. Już przecież dodają chemię i tak dalej, żeby niszczyć, a zarabiają na tym ogromne pieniądze. Tu dają chemię, a tu dają farmaceutykę, żeby leczyć tych ludzi, którzy zachorowali z powodu jedzenia zatrutego. Więc oni już zarabiają ogromne pieniądze, a potem z tego produkują bomby, bo taki to jest. Taka to jest umowa. Farmaceutyka pracuje na bomby, na wywoływanie konfliktów i wojen w świecie. To nie jest takie proste. Wiecie, jakie pieniądze z tych szczepionek, z tych wszystkiego są ogromne, po prostu niewyobrażalne kwoty. Przecież cały świat prawie się poddał i się dał zaszczepić, a będą przecież teraz umierać ludzie po tych szczepionkach. Już jest źle. Mam znajomych tutaj, wszyscy się już zaczynają źle czuć po tym. A jeszcze chcą. Jeszcze chcą. Jeszcze w tabletkach teraz dadzą jakieś inne jody, czy jakieś potasę, a to wszystko jest tam, jest coś innego. Kłamią, oszukują, tak jak Tusk oszukuje wszystkich i zmienia kolory, jak wiatr wieje. Dobra, to przeczytam wam teraz wiersz Maćka, mocny, bo go tak przeglądnąłem. To będzie dobrze, bo to jest właśnie przeciwstawianie się masonerii i globalistom, którzy chcą zlikwidować wolność, myśl filozoficzną, myśl duchową i niezależność. Oni to wszystko chcą zlikwidować w nas. Dlatego trzeba się bronić. Mową trzeba się bronić. Intelektem, filozofią, duchowością, sercem, miłością, przebaczeniem i kochaniem wszystkich jednakowo. To wam będę powtarzał cały czas. Dobrze, to teraz czytam. Tylko to jest, mówię, że dość mocne. Ale taka jest prawda też z drugiej strony, bo mamy zmysły, mamy ciała i oni wykorzystują, wiedzą na czym polega chłonność naszych umysłów, naszych oczu, słuchu i wszystkich pięciu zmysłów i działają na te zmysły, żeby je zawładnąć, opanować i będą z nami robić co chcą. Już robią po części co chcą. Nasze kobiety, taki tytuł. Nasze kobiety coraz nagsze, nasze córki, nasze matki, między mydłem a kościołem obnoszą się z glinianymi naczyniami. Chrystus nie mieszka w bezwstydzie z wyboru. Teraz jest taki program, gdzieś tam leci, czasami tego widzę, jak przełączam kanały, gdzie nagie kobiety, nadzy faceci, to oficjalnie leci. To jest właśnie globalizm, to jest ta masoneria. Tam popatrzą, wszystko nagie, takie jeszcze, żeby to jakieś ładne było, takie brzydkie. Nieraz jest, bo ciało ludzkie nie jest piękne, to wieloryb ma ładniejsze ciało niż człowiek. Ale najbardziej inteligentne mamy ciało, tak jak ojciec mówił, ze wszystkich stworzeń na ziemi. Więc to wszystko jest tak robione, żeby zniszczyć duszę, tylko żeby było ciało i żebyśmy mogli jeść i żeby oni mogli zarabiać na naszym jedzeniu, na naszym im służeniu, niewolniczym służeniu. Jesteśmy skolonizowani przez globalistów i masonerię.
Więc obnoszą się zginianymi naczyniami. Chrystus nie mieszka z bezwstydzie z wyboru. Matka Boża, zawoluowana w chustach majestatu, czeka na nasze kobiet nawrócenie. Nasi ojcowie pożenili się ze złotymi cielcami. Nasze kobiety powychodziły za mąż z pudrami i emancypacją, a nasze dzieci w domach dziecka, przedszkolach i w telewizorze. I coraz ich brak. Dewianci kochają dzieci, a o zgrozo miłosierdzia, przepuść nam, matko, żmijowym demokratom bez Boga i dekalogu, nagim kobietom getto, nagim paradom gejów i lesbijek getto, eutanazyjczykom oświęcim i tsunami, niech nie wchodzą na pokuszenie dzieci. W glinianych naczyniach Boga nosicie. Amen. Mocne, ale prawdziwe. No, oczywiście to jest pewnego rodzaju przenośnia, nie dosłowność o tym getcie. Getto w sensie wykluczenia, niezgadzania się, być znakiem sprzeciwu wobec tego, co oni robią. To jest właśnie to. To jest to getto, czyli odrzucenie. Nie spoufalać się, omijać, mówić nie tym, którzy źle robią, a mówić tak tym, którzy dobrze robią. Bo jest ten rozdział, już o tym mówiłem nieraz. To jeszcze. Jakaś myśl. Dzisiaj sobie coś tam robiłem w ogródku u mamy Majki i wpadło mi coś do oka. Boli mnie i mi podpuchło i czerwone mam, jak gdyby się coś było widać. To mam czerwone oko. A przejdzie za parę dni. Czytam z drugiego tomu mojego. Zdolności często doprowadzają do klęski, stając się największymi pokusami. No to właśnie mówię, globalizm też polega, oparty jest o zdolności, bo gdyby ktoś był infantylny i nie był inteligentny, no to nic z tego nie wyszło. Ojciec kiedyś mi powiedział, że im bardziej inteligentna dusza tutaj, może być najbardziej agresywna. No to tak widzimy, że tak jest. Ale niekoniecznie tak musi być zawsze. Więc zdolności często doprowadzają do klęski, stając się największymi pokusami. Środowiska o zmanipulowanych sumieniach tylko czekają na bardzo uzdolnionych. Dziennikarzy, gazety wyborcze kłamią wszystko na okrągło, odwracają do góry nogami. Takie głupie podprogowe teksty tam piszą, no po prostu wstyd. No to są ludzie inteligentni i właśnie tak to robią. Nie tylko gazeta, ale wiele innych tych gazet, takich globalistów. By ich wykorzystać dla swoich niecnot i zsiania nieporządku. Następna myśl. Wszystko, co czynisz i jak myślisz, to zasilanie dla świata. Oni o tym wiedzą i dlatego myślą, wchodzą w nasze myśli. A w jaki sposób? Przez gospodarkę, przez planowanie, przez rządy, przez ekonomię, przez farmaceutykę, przez wszystko potrafią wchodzić. Oni o tym wiedzą doskonale i niszczą. To jest po prostu jedna wielka mafia masonerska. Marsjańska, bym powiedział. Wszystko, co czynisz i jak myślisz, to zasilanie dla świata. Ma wielki wpływ na to. Dzisiaj boli mnie to oko. Dobrze, jeszcze widzę, bo przedtem zamazane miałem. Wpływ na to, jaki świat jest obecnie. Gdyby w tym momencie wszyscy myśleli tak pozytywnie jak ty, świat byłby bajką z nieba. Dlatego tak ważna jest edukacja świadomości w odkrywaniu dobra i szlachetności, cnót miłości, ciepłej i przyjaznej. Wolność jest ważna, ale nie najważniejsza w tym świecie. Dobro i cnota, podstaw
są ważniejsze. Dobro i cnota postaw są ważniejsze od wolności. Bo wolność to wiadomo, święty Paweł nawet powiedział, że wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. I globaliści też to wiedzą, masoneria to wie. Dlatego wykorzystuje naszą wolność, nasze słabości, nasze zmysły i działają jawnie i podprogowo. Przez psychologię tłumu, psychologię pojedynczych ludzi. Działają jak mogą. Jak już kogoś złapią, to już go wykształcą. Jak w KGB. I nie ma sensu oddawać życia za wolność bez szlachetności i miłości. Nie ma sensu. Dlatego ojciec mówi, że bez miłości nic nie ma sensu. Nawet wolność nie ma sensu. Bo to pożyjesz, umrzesz, a może cię wcześniej załatwią jeszcze przez jakieś chemtrails, jakieś plandemie i inne rzeczy. Prawdziwe życie to prawdziwa wolność i bezinteresowna miłość. Musimy się budzić w systemie miłości. Jeszcze jedna myśl. Nigdy i w żadnym czasie nie wolno nikogo potępiać. I globalistów też nie, masonerię też nie, bo to są ludzie i aniołowie, tylko ulegli. Ulegli szacie tego świata, bo mają ogromne wpływy, a zaczęło się wszystko od pieniędzy. Niestety, wszystko zaczyna się od pieniędzy, dlatego ojciec Pio mówił, że wszystkie jego dzieci sprawi tak tym dzieciom, aby nie były zbyt bogate, bo się staną takimi właśnie pajacami, globalistami. Ale to nie oznacza, że wszyscy mają, jeszcze raz, nigdy i w żadnym czasie nie wolno nikogo potępiać. Można na własny użytek krytykować, ale to nie ma znaczenia. Wszyscy mają prawo do szczęścia i przyjemności. Pragną bajkowej, niebiańskiej przyjemności, nawet gdy czasem postępują źle. No oni też są dobrze, ale skoro im się nadaje okazja wykorzystać ludzkość, no to sobie bawią się tą ludzkością. Tak jak państwa, które kolonizowały innych i brali za niewolników, wykorzystywali ich. To dusze przecież, nie? Coś strasznego. I teraz dzisiaj są największymi państwami, największymi gospodarkami. A dajcie je spokój. Co to było w ogóle? Nakradli, pozabijali, mordowali. Teraz są najbogatsi i jeszcze chcą rządzić dalej. Tam są absolutnie doskonałe, a tu różnie z nimi bywa. Przyjemności świata niewiele różnią się od niebiańskich przyjemności. Tam są absolutnie doskonałe, a tu różnie z nimi bywa. Rozkosz to świadomość, uczucie. To jest rozkosz. Bez uczucia nie ma rozkoszy. Jak nie masz świadomości i pięknego uczucia, to nawet już patrzył na obraz czy na kwiatka i nie będzie cię to ruszało. No to nie ma przyjemności. A to, co rusza nas od wewnątrz, rozpala, to jest przyjemność i oni o tym wiedzą i dlatego wykorzystują nasze dusze, żeby je kontrolować i niszczyć. Stawiam po doświadczeniach rozkoszy w kosmosie, będziemy mogli porównać, która jest bardziej otwarta i trwalsza. Planetarna czy niebiańska? Rozkosz, mówi. Stawiam podobnie jak Jezus na tę niebiańską. Światy niebiańskie, galaktyki niebiańskie są doskonałe. Tam rajskie życie jest bezproblemowe. A tutaj nami rządzą. Nie pozwalają się rozwijać, tylko gasnąć. Ale w systemie miłości będziemy się rozwijać, tylko trzeba o nim wiedzieć i myśleć. Tak jak ja mówię. Każdy indywidualnie, bo przecież nie da się wszystkich pod jakiś sznurek. Absolutnie nie. Każdy ma wolność, ale musi wzrastać, bo inaczej się nie zbawi. Wpadnie w ręce globalistów, masonerii, mafii i różnej ideologii w państwach, które są bardzo złych ideologii, które są naszpikowane złem. To tyle. Trzymajcie się, kochajcie Matkę Bożą, Kościół też kochajcie. Oczywiście będzie reformowany, bo wiadomo, w tej chwili nie jest dobrze z Kościołem, ani z państwem, ani z PiS-em też nie jest dobrze, ale pamiętajcie, że tamta strona też w ogóle jest fatalna.
Tam to trzeba odrzucić kompletnie. Nawet nie myśleć i nie słuchać tego dziadostwa. To trzymajcie się i na razie, i papa. Z Bogiem. Wiedza Ojca Pio. Tom pierwszy. www.systemmiłości.pl